Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy, drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy, już w 13 odcinku podcastu Słuchaj Gier, w którym sławimy kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. W minionym tygodniu, wspólnie z Pawłem, omówiliśmy temat, czy soundtrack faktycznie może zachęcić do kupienia gry. Dlatego z tego miejsca zachęcamy Was do przesłuchania podcastu na Spotify, Apple Podcast oraz YouTube. A jeżeli podoba się Wam to, co robimy, to jak zawsze serdecznie zachęcamy do subskrybowania programu. Gry point and click, nazywane potocznie również wskaż i kliknij, zajmują w moim sercu szczególne miejsce, ale tak sądzę, że nie tylko w moim, lecz również w sercach naszych gości. Dlatego jest niezmiernie miło mi razem z Pawłem powitać w naszym podcaście dwie wybitne kobiety, dla których gry wideo są nie tylko pasją, ale czymś więcej niż tylko elektroniczną rozrywką. Zbieg okoliczności chciał, że obie panie mają na imię Magda, tak więc pozwolę sobie od przedstawienia Magdy Czarneckiej. Cześć Magdo, witaj! Hej, hej! A mam prośbę, czy w kilku słowach mogłabyś naszym słuchaczom opowiedzieć, czym zajmujesz się na co dzień? Jasne. Na co dzień pracuję w takim małym studiu indie polskim, CD Projekt Red, które robi takie małe, niszowe gry, które raczej nie docierają do szerokiego... Nikt nie kojarzy, bądźmy szczerzy. Nikt nie kojarzy, oczywiście. Po godzinach swojego czasu również brałam udział w projekcie podcastowym Mana, a obecnie w internecie nie robię dosłownie nic, dlatego też bardzo się cieszę, że zostałam tutaj zaproszona, bo bardzo lubię nagrywać podcast. Tak, poza tym sądzę, że masz, Magdo, taką ogromną wiedzę, że aż szkoda by było jej nie wykorzystać, tak więc mam nadzieję, że zaraz po tym podcaście runą na twoją skrzynkę propozycje kolejnych spotkań, bo szkoda byłoby tego nie wykorzystać. Rzeczywiście wszystko będzie uzależnione od twojego czasu. Dobrze, no i oczywiście, żebym też była też wiadomo, Aka Destynka. To jest twoje pseudo. Dobrze, no zaś drugim naszym gościem jest Magdalena Cielecka, osoba, która, tak sądzę, o grach point and click wie prawie wszystko. Cześć Magdo, czy również mogłabyś siebie przedstawić i w kilku słowach opowiedzieć, czym zajmujesz się na co dzień? Cześć wszystkim, jasne, jak najbardziej mogę się przedstawić, co się powiedzieć. Na chwilę obecną pracuję w katowickiej firmie Anchor Studios. Mam wrażenie, że jeżeli jakby nikt nie słyszał o indie studiu CD Projekt Red, to o nas tym bardziej, ale zaryzykuję i tak powiedzenie o tym. Pracuję tam w roli head of production, czyli tam powiedzmy szefowej produkcji, ale również producentki przy grze Game Deck. Natomiast faktycznie, tak jak sugerujesz, miałam trochę więcej wspólnego z point and clickami wcześniej, konkretnie pracując w Artifex Mundi przy czy to grach Hopa, czy później Point and Click Wirony Curtain, miałam okazję trochę się powyżywać producencko, no ale też nie będę ukrywać, że to są jedne z pierwszych gier, w jakie grałam, a więc też mocno przystające do moich zainteresowań. Nieco zmieniających się obecnie, ale jednak mam nadzieję, że coś tam jeszcze pamiętam. Ja jeszcze wspominam nasze rozmowy, bo wiem, że prowadziłaś wykłady na uczelni i pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy o tym, bo potrzebowałaś chyba jakiejś takiej listy gier z muzyką właśnie do point and clickowych. Pamiętam, że mieliśmy taką krótką dyskusję na Messengerze, więc to też bardzo mi utknęło w pamięci, też z tego względu pozwoliłem sobie z Pawłem zaprosić ciebie, bo uznaliśmy wspólnie, że to byłoby
naprawdę bardzo takie poszerzenie tego, co my już może z Pawłem wiemy i też Destynka też wie i tak, więc sądzę, że dla nas ogólnie to jest taka pasja, ale może o tym, zanim jakby przejdziemy do tego głównego wątku naszego spotkania, to ja pozwolę sobie jeszcze ciebie tutaj na chwilę zatrzymać i powiedz mi, co ostatnio słuchałaś, jeżeli chodzi o muzykę do gier, może to być nie tylko sama muzyka, co ostatnio wbiło się w twoje uszy? No więc tutaj będzie dość specyficznie, to znaczy bardzo chciałabym powiedzieć, że mogę wskazać jakiś super interesujący soundtrack point-and-clickowy, natomiast ostatnio powiedzmy, że z gier w ogóle przygodowych jako takich, nieco rozszerzając, grałam w kolejne odsłony Life is Strange, które jak zapewne wiesz charakteryzują się tym, że mają bardzo dużo jednak utworów powiedzmy licencyjnych różnego rodzaju. W przypadku Life is Strange Before the Storm to jest na przykład zespół Daughter, który tam dominuje, jeśli chodzi o utwory. Także ciężko mi tutaj mówić o takim prawdziwym, skomponowanym soundtracku. Natomiast patrząc na nieco szerzej na tytuły, w które ostatnio grywam, to myślę, że wybija się na pewno Outer Wilds jako na plus. I Monster Prom na minus ma potworną, powtarzającą się muzykę i jakby przeważnie ją wyciszam i serwuję sobie coś innego. Oj, to Paweł jest chyba w siódmym niebie, bo to jeżeli chodzi o Before the Storm, to jest chyba jego jedna ulubiona ścieżka dźwiękowa. Paweł, z całej trylogii, jaka do tej pory wyszła, czyli Life is Strange Before the Storm i dwójka, tak, Before the Storm jest moją ulubioną ścieżką dźwiękową z tej serii. To 100% zgody, mam to samo. To chyba czekacie teraz na kolejną odsłonę. Oj, tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oj, no. Tak, chociaż to chyba dopiero super, okolice chyba września zdaje się. Jak nowy Judgment. Tak, o mój Boże, wszystko się gra na jeden miesiąc przekłada. Tak, Dystynka, bo chciałaś coś chyba tutaj dopowiedzieć. Tak, że jako pierwsza gra z serii wychodzi jako całość. Tak. W sensie nie będzie grą odcinkową i jestem ciekawa, jak to wyjdzie, bo jednak te cliffhangery po poszczególnych odcinkach Life is Strange miały coś bardzo fajnego w sobie. Jestem ciekawa, czy taki klimat i taką w ten sposób serwowania fabuły, czy uda się rzeczywiście w grze, którą można przejść od początku do końca na jedno posiedzenie, jak się ktoś uprze, nie czekając na odcinki. Okej. Okay. Kali, dzięki wielkie za podzielenie się tym, co ostatnio przesłuchałaś. My postaramy się też wrzucić to na kanale YouTube na samym dole pod opisem, żeby osoby mogły posłuchać też tej muzyki. Tak więc wielkie dzięki. Dystynka, a jak to u ciebie było? Co ostatnio słuchałaś? Co mogłabyś się tutaj podzielić z nami? Nie wartego uwagi, nieważne. Ważne, co ostatnio tam wpadło ci w ucho? Jak zaprosiliście mnie tutaj do podcastu, to właśnie troszeczkę się postanowiłam doedukować, jeśli chodzi w ogóle o muzykę z point and clicków. I trzeba przyznać, że ostatnio katowałam praktycznie cały tydzień w pracy soundtrack z Hopkinsa. I kurczę, to jest taka nostalgia, bo szukałam po prostu sobie, wiecie, gier, o których też mogę coś opowiedzieć, gier, w które grałam. I kurczę, po prostu ta muzyka z Hopkins FBI i ta główna melodia z menu, teraz oczywiście mi wypadło z głowy, a miałam przygotowane, jaki zespół nagrywał te piosenki, bo tam chyba trzy utwory z takiego brytyjskiego zespołu zostały. The Dogs chyba, Blue Magus i jeszcze jeden był. Jakoś tak. Tak, wierzę tutaj ekspertom, ale trzeba przyznać, że ten soundtrack cały czas za mną chodził. I oczywiście właśnie te wykorzystane utwory, również ten cały, no nazwijmy to, te melodie ambientowe, te, które tam w tle były, także super, super sobie. No i trzeba przyznać, że to katowałam w kółko. W międzyczasie jeszcze, to już jest straszna takie retro z Goblinsów. Piękny klasyk.
Tak. To było związane z tą teraz taką odświeżoną wersją? Przesłuchałaś się? Nie, te stare jeszcze, te takie przestrojone dźwięki, super, bo to jest dla mnie też bardzo, bardzo fajne wspomnienie, bo to jeszcze były te czasy, kiedy z kuzynostwem czy z dzieciakami od rodziców jakichś znajomych się siedziało przy jednym komputerze i się w to grało, więc po prostu taką nostalgią mi oby zaserwowały mi oba te soundtracki, że naprawdę super, super muzyka, ale myślę, że o tym jeszcze będziemy dalej mówić. No ale to było katowane tak mocno przez ostatni tydzień. Cudownie. Fajnie. Wielkie, wielkie dzięki, Dystynka. Pawle, co tam? Na pewno coś nadrobiłeś, bo się chwaliłeś ostatnio, że tyle ogrywasz, tak więc na pewno coś. Za dużo ogrywam. Za dużo ogrywam. Nie wiem, ja mam jakieś growe ADHD, bo przeskakuję z jednej gry na drugą i to chyba nie jest dobry znak, bo nie potrafię się zdecydować. Bo wiesz, doskonale, że jak usiądę do jednej gry, to ja przechodzę do końca, ale w tym tygodniu miałem tak, że miałem na przykład w poniedziałek grałem w Outer Worlds, we wtorek grałem w Super Mario Galaxy, który również uwielbiasz, w środę grałem chyba w The Tenants, czyli taką nową polską gierkę, więc było tego po prostu bardzo, bardzo dużo. Ale jeśli chodzi o soundtracki, to wróciłem z trochę z obowiązku, ale też z przyjemności do Yakuzy Zero i Kiwami. Bo wiesz doskonale, że będę przygotowywał recenzję i jednego i drugiego i dalej czekam na soundtrack do Yakuza Like a Dragon, ja tego nie odpuszczę. Będę Segę o to męczył, mam nadzieję, że kiedyś to wydadzą. Natomiast jeszcze przygotowałem się, podobnie jak nasze koleżanki, przygotowałem się do dzisiejszego tematu i posłuchałem sobie kilkunastu soundtracków do gier przygodowych, w tym przypadku wymieniam takie tytuły jak Lost Eden, Scout Quartermaster, The Longest Journey, Indiana Jones, Jack Orlando, mojej drodze, Hopkins również się pojawił, Syberia, Grim Fandango, wszystkie chyba moje ulubione point and clicki. Ale o nich... Ale asami rzucasz, dosłownie asami jokerami. Oj, mamy jeszcze ich w rękawie, ale jeszcze spoza tej listy, bo będziemy jeszcze rozmawiać o przygodówkach, skorzystałem z okazji, że Bandcamp raz w miesiącu ma taką okazję pod tytułem Bandcamp Friday. Wiesz, Mariusz, o co w tym chodzi, tak? Że jest taki jeden dzień, kiedy kupujesz jakiś album i cała kwota, którą wydajesz, trafia w całości do autora albumu. To jest mega inicjatywa. Ja pamiętam, że usiadłem w piątek, licznik wybił godzinę zero i widziałem ten pasek albumów, które się sprzedały w danej sekundzie. Ten pasek po prostu wariował. On ruszał się z prędkością światła. I skorzystałem z tej okazji i kupiłem sobie trzy albumy. Pierwszy jest Fez, no wiadomo, z muzyką Disaster Piece. Chyba o Fezie już mówiliśmy wielokrotnie, więc nie będę się powtarzał. Ale drugi album to jest Celeste Classic 2 od Len Rain. To jest album związany z drugą częścią Celeste, która pojawiła się na stronie tego projektu Pico 8. Bo ekipa, która stworzyła wcześniej Celeste, stworzyła jak gdyby sequel, który jest faktem krótszy, ma kilka fajnych rozwiązań, no ale też przyjemnie się w to grało i również przyjemnie się słuchało. I tutaj trzeci album i jednocześnie chyba ciekawostka, bo trzeci album pochodzi z gry Murder by Numbers. I to jest taka gra, którą mógłbym połączyć visual novel z grą logiczną. Boże, nie wiem jak się nazywają te zagadki, nie Picrossy. Może to jest Picross? Tak, wydaje mi się, że to jest Picross. Ta gra z tymi liczbami i zakreślaniem odpowiednich pól. Bardzo mi się ta gra podobała i bardzo mi się również muzyka podobała, bo jednocześnie nastrajała mnie do samego grania, do myślenia. W ogóle była fajna, klimatyczna muzyka i pogmerałem trochę i o tej grze, i o muzyce. I teraz słuchaj tego. Grę stworzyło Mediatonic. Kojarzysz firmę? No właśnie, nie to wiem. Ja ci mogę powiedzieć. To są te same osoby, które stworzyły Fall Guys. Na przykład. Zresztą spojrzałem, spojrzałem na ich... To jest dwójka kompozytorów chyba. Tak, w Fall Guys tak. Mm-hmm. W przypadku Murder by Numbers autorem muzyki jest Masasaku Sugimori,
który stworzył mnóstwo, całe mnóstwo soundtracków do gier z Capcomu, także to nie jest jakiś no-name, którego nikt nie zna. To jest po prostu wow, że takie malutkie studio zatrudniło u siebie takiego człowieczka jak on. A na swoim koncie na przykład Breath of the of Fire 4, Phoenix Wright, Professor Layton vs. Ace Attorney, Ghost Trick, Phantom Detective, także no, trochę tego ma tego na koncie. I powiem to tak, kupiłem soundtrack, słucham go teraz w zasadzie w kółko na okrągło, bo jest po prostu dobrze zrobiony. To nie jest jakieś może ogromne, wielkie arcydzieło, któremu moglibyśmy przyznać znaczek jakości, ale mnie się naprawdę bardzo podobał. To był bardzo udany zakup z mojej strony. Okej, okay, no to cudnie, no to słuchajcie, to ja jeszcze dorzucę do tego grubego, wypaśnego wora muzycznego, jaki udało nam się dzisiaj zebrać. A tak więc u mnie jest jeden album taki związany z grą i niezwiązany z grami wideo. Album to jest Demachi Tamarariki, mam nadzieję, że to dobrze wymawiam, zespołu Hewaka Kotuia. I to jest płyta nagrana 2 lata temu przez nowozelandzką formację, która na co dzień zajmuje się krzepieniem kultury społeczności, która żyła na tamtych ziemiach jeszcze przed samą kolonizacją. No i muzyka jest przepełniona takimi folkowymi dźwiękami instrumentów pochodzących z kultury nowozelandzkiej. No ale nie zabrakło też pięknych i ciepłych wokali, które ogrzeją nie jedną osobę w mroźne jesienne noce. No teraz już tych jesiennych nocy nie będziemy mieli, bo to już lato już praktycznie za rogiem nas już powoli wita. Tak więc tutaj jakby z tego miejsca serdecznie polecam na pewno ten album. A drugi album, no to jest perełka, bo ja się bardzo cieszę, bo się w końcu udało mi na winylu dostać. To jest Via Reborn Masai Matsuri. Czyli tak naprawdę zanim pojawiła się muzyka do Katamari Damacy, Loco Roco czy Patapon, był w pierwszej kolejności Via Reborn z Sony PlayStation z jeszcze niedorzecznymi oraz zwariowanymi dźwiękami, które pokazują kwintesencję japońskiego popu. Nie jest to ani muzyka klubowa, nie jest to ani elektroniczna, raczej mamy do czynienia tak naprawdę z festiwalem melodii upchanych w kilku dźwiękach przypominające nam o japońskim minimalizmie. Taki chillotowy soundtrack to był. Tak, bardzo. Tak. I no, dokładnie, jeżeli nie jest straszna naszym słuchaczom i słuchaczkom japońska psychodela oraz niekonwencjonalne wokalizy, no to sądzę, że muzyka do Via Reborn jest tego, czego szukacie. Dobrze, no cudownie, no mamy strasznie dużo tej muzyki i od razu przejdę do pytania i tutaj bym chciał zadać te pytanie w pierwszej kolejności Kali. Kali, pamiętasz może, jak u ciebie się zaczęła przygoda z grami point and click? To jest doskonałe pytanie. Wydaje mi się, że na pewno nie wskażę pierwszego tytułu. To będzie raczej trudne. Pamiętam konglomerat różnych gier point and clickowych, które wtedy ogrywałam. W ogóle gdzieś tam na swoim pierwszym kompie, powiedzmy w domu, razem z bratem zresztą często graliśmy. I to były na pewno Broken Swordy, pamiętam, że też gry z serii Zork, to były też takie tytuły, które nam mocno zapadały w pamięć, no bo razem to rozwiązywaliśmy i razem próbowaliśmy przechodzić dalej. Natomiast na przykład takie klasyki jak Monkey Island pojawiły się u mnie dużo później, w sensie już na emulatorach, po jakimś tam czasie. No teraz to już rzeczywiście zostały wydane różne remasterskie wersje, które mam pewnie na kilku sklepach pecetowych. Natomiast wydaje mi się, że takie pierwsze mocne wspomnienia związane z przygodówkami to mam właśnie przede wszystkim z drugim Broken Swordem i z Zorkiem Grand Inquisitor, który zresztą pamiętam, że miałam kupiony w pudełku na pececie, znaczy na płycie i tak dalej, na 4 płytach chyba nawet, którym się po prostu zagrywałam niesamowicie długo. Ja pamiętam, jak kiedyś chyba wspominałaś, ponieważ Revolution Software już dawno, dawno chyba nie istnieje i kiedyś była taka chyba reedycja, taka duża, wypaśna, kolekcjonerska wersja. Tak, mam ją. Tak, tak więc szczere gratulacje, bo to jest prawdziwy... To jest historia tak naprawdę gier point-clickowych, ale
I tak szybko jeszcze chwilę pociągnę ten temat tej przygody, pozwolę sobie. A pamiętasz może takie twoje pierwsze wrażenie już, jak już zagrałaś w tą grę i teraz niezależnie, która to była, to co czułaś, to była jakaś taka, o nie, że tak gry można na przykład tworzyć, czy pamiętasz jakieś może takie, nie wiem, jakąś anegdotkę, może wspomnienie związane z tym takim pierwszym ogranie w taką grę, bo wszyscy kojarzymy, że to zazwyczaj graliśmy albo w gry platformowe, albo jakieś takie powiedzmy gry trochę logiczne i zręcznościowe, a tutaj okazuje się, że w ogóle kompletnie nowy gatunek z grami się spotykamy. Masz takie może jakieś takie ciepłe wspomnienie? Na pewno, to znaczy wydaje mi się, że masę wspomnień, one niekoniecznie są ciepłe, myślę, że bywają różne, ale mam w związku z zagadkami, no bo to jest coś, co oczywiście gdzieś tam się wypala w głowie, zwłaszcza jeżeli się męczyło na przykład, wiadomo, przed erą internetu, przed łatwym dostępem do solucji, można było kilka dni właściwie się głowić, jak tam przejść dalej i to są jedne z takich wspomnień, które mam, konkretne zagadki, które w końcu udało nam się na przykład z bratem rozpracować, czy coś w tym stylu. Natomiast paradoksalnie i jakby nie zmyślam tego na potrzeby tego podcastu, mam całkiem dużo takich wspomnień dotyczących czy to konkretnych dżingli, które się odpalały, czy takich zmian nawet w nastroju muzycznym w momencie, w którym coś się fabularnie wydarzało. To znaczy w przypadku Revolution Software to przede wszystkim w ogóle pamiętam jakby muzę na pojawienie się logo, nie? Ale też kojarzę po prostu moment, kiedy właśnie nagle się coś odblokowywało, robiliśmy coś i jakby no, otwieraliśmy te metaforyczne tak drzwi, jeśli chodzi o graf samej przygody i mogliśmy już grać dalej i tam przeważnie był jakiś sugestywny dźwięk, który pokazywał oho, właśnie zrobiłeś coś ważnego, teraz będą nowe możliwości, więc te dźwięki mam faktycznie gdzieś tam w głowie wypalone. Tak, to jest chyba jeden z takich pięknych wspomnień, które mam nadzieję, że zachowamy na długo. Dobrze, dzięki Kali wielkie. Dystynka, a jak to u ciebie były te przygody, twoja jak się rozpoczęła przygoda z grami po jeden klik i od razu tutaj dodam, czy pamiętasz też może właśnie tak ciepło, chłodno, może zimniej jakoś takie wspomnienie z tym początkiem przygody? Mhm. Wiesz co, no, najcieplejsze wspomnienie i grę, którą najbardziej kojarzę, jeśli chodzi o point and clicki, to już troszeczkę później, bo jeśli mnie pamięć nie minie, to jest 96 albo 98 rok, to jest ten Agent. Tam muzyki za bardzo nie było, z tego co ja kojarzę, natomiast ja pamiętam jeszcze bardzo mocno dźwięki z PC Speakera, które robiły wtedy klimat i pamiętam, że ja w tą grę na przykład grałam na monitorze jeszcze czarno-białym. Więc ja nawet nie widziałam, żeby ta gra była kolorowa. No, ale pamiętam, że tak naprawdę jak byłam takim już świadomym graczem, że gry komputerowe mi się podobały nie dlatego, że po prostu, żeby tam coś poklikać na komputerze, tylko rzeczywiście, że one mają fabułę i można ją przejść od początku do końca, to tak trochę w opozycji do tego, co ty, Mariusz, powiedziałeś wcześniej, to ja mam wrażenie, że były tylko i wyłącznie gry point and click w pewnym momencie, czy tam dodawane do jakichś czasopism czy coś. Pamiętam, że no to takie chyba bardziej właśnie po polskie klasyki gdzieś tam właśnie, oprócz tego ten Agenta, no to był Kajko i Kokosz, była, Jezu, teraz mi wypadło z głowy, pierwsza taka polska gra Złotej Co? Taka stara mega przygodówka. Ale chodzi o Tajemnice Statuetki? Tajemnice Statuetki, właśnie, tam nie było złotej, dokładnie. To ja na przykład bardzo lubiłam w te rzeczy grać z tatą, no bo to były takie gry, które miały polską wersję językową. Ja wtedy nie znałam języka angielskiego za dobrze. Mój tata zresztą no też nie i pamiętam, że w takie gry, czy na przykład w ten Agencie, to jeśli chodzi o to, co Kali powiedziała o zagadki, to cały czas pamiętam, jak się ziemniaka w folię zawijało. Czy tam kamień się w folię zawijało, żeby coś tam zrobić, żeby kogoś tam oszukać. Już nawet nie pamiętam tak dokładnie. Więc to jest takie moje ciepłe wspomnienie, że te gry point and click, które były po polsku, to ja bardzo mocno z tatą rozkminiałam. A pierwszą grę, którą na przykład przeszłam od początku do końca,
taką point and click. Dużo, dużo, dużo lat później, no to był remaster Monkey Island. Wstyd przyznać, ale ja przygodówek bardzo często nie kończyłam. To trudne, trudne. Trudny gatunek, jakby nie patrzeć. Ale to i... Szczególnie, że był bardzo popularny, kiedy my też byliśmy, no przynajmniej ja, dość młodzi, więc czasami właśnie to zacięcie się na zagadce na parę dni u mnie na przykład sprawiało, że na przykład taka gra szła do tego przysłowiowego kosza, tak, że już nie miałam ochoty po prostu do niej wracać, no gra mnie pokonała po prostu w pewnym momencie. No i trzeba przyznać, że w dorosłym życiu, jak zagrałam w ten remaster Monkey Island, to ta gra też mnie prawie pokonała parę razy, bo poziom abstrakcji tych niektórych zagadek był po prostu over 9000 i no to było dla mnie nie do przeskoczenia. No myślę, że chyba każdy z nas się tutaj może przyznać, że niejednokrotnie nas gra pokonała z tego gatunku. Dobrze, fantastycznie, dzięki Dystynka. A jak u ciebie, Paweł, to było z tą przygodą? Pamiętasz może i może jakieś takie radosne, mniej radosne wspomnienie? W zasadzie, jeśli chodzi o wspomnienia, to mam prawie same radosne. I tutaj może odniosę się do tego, co przed chwilą zostało powiedziane, że no nie wszystkie gry przechodziliśmy. Ja chyba wszystkie gry point and clickowe, w jakie grałem, przeszedłem, oprócz jednej. Ale o tym za chwilkę. Jeśli chodzi o ten pierwszy taki tytuł, jaki wspominam, no to wiesz, Mariusz, ja byłem i nadal jestem graczem raczej konsolowym i głównie pamiętam gry z Pegasusa, w jakie grałem, a jeśli chodzi o peceta, no to u mnie się pojawił w domu jeszcze zanim zacząłem szkołę podstawową i wtedy dostawałem czy to na urodziny, czy na święta jakieś gry pecetowe, Just Jack Rabbit, Zool i wiele, wiele innych. Ale myślę, że pierwszą taką przygodówką point and clickową, którą ja pamiętam, że dostałem, to był właśnie Lost Eden od świętej pamięci studia Krajo francuskiego. I podobało mi się w tej grze wszystko. I oprawa graficzna, dźwiękowa, fantastyczny soundtrack, wręcz majstersztyk, taki bardzo new age'owy. I nadal pamiętam ten motyw, który dział się w Cytadeli Mo, czyli w miejscu, w którym znaleźli się ostatni ludzie na świecie opanowanym przez dinozaury. I pamiętam, że jak ja w to zacząłem grać, no to pojawiła się dla mnie pierwsza duża przeszkoda, mianowicie taka, że gra była w całości tylko i wyłącznie w języku angielskim. A moja znajomość języka angielskiego w wieku jakichś 6, może 7 lat ograniczała się do słów yes, no i fuck you, czyli do tych słów, które znałem tak naprawdę z telewizji. Dokładnie, to są najważniejsze. Więc mój ojciec postanowił mi pomóc, czyli usiadł obok mnie przy komputerze, no i razem klikaliśmy w różne przedmioty czy w postaci. Jeśli jakaś postać coś mówiła, no to mój tata próbował coś tam przetłumaczyć i okej, ja to rozumiałem. Dopiero po wielu, wielu latach dowiedziałem się, że mój znajomość języka angielskiego u mojego taty była mniej więcej taka sama jak moja wtedy. Czyli troszkę robi mnie w konia, ale chciał dobrze, co ja mogę powiedzieć. Dlatego później, jak mój ojciec nie miał już czasu na siedzenie ze mną przy komputerze, no to ja jakoś próbowałem grać w Lost Eden po swojemu, tak? Czyli brałem jakiś przedmiot z ekwipunku i klikałem wszędzie, gdzie się dało. Jak poszedłem dalej, jak udało się, przedmiot zadziałał, no to następny przedmiot i tak dalej, i tak dalej. I tak samo. Chociaż fabuły średnio rozumiałem. Wiedziałem tylko, że jest taka postać, która się nazywała Morcus Rex, czyli jedyny tyranozaur odziany w zbroję i który opanował w zasadzie prawie chyba całą planetę. Tak mi się przynajmniej kojarzy, pamiętam. No i trzeba było go pokonać. I to była podstawowa fabuła i tyle pamiętałem. I pamiętam, że Lost Eden przeszedłem lata później, kiedy pojawił się na GOG.com. Jak zobaczyłem Lost Eden na GOG-u, za śmieszne pieniądze po prostu ten tytuł kupiłem i przeszedłem całość. Taki drugi tytuł, który ja pamiętam, to był właśnie Scout Quartermaster z muzyką Tomka Leibicha. Mieliśmy
z bratem taką umowę, że przechodziliśmy tę grę razem. Nie tylko dlatego, że mój brat jest starszy ode mnie o 5 lat, więc wiadomo, pierwszeństwo miał on siedzenie przy kompie, ale dlatego, że zagadki w Skaucie były pokręcone, naprawdę pokręcone. Jeśli ktoś mi powie, że w Grim Fandango czy w jakimś innym tytule były jakieś dziwne zagadki, no to polecam Scout Quartermastera, gdzie żeby wywołać piorun, który uderzy w gałąź, która później przyda nam się w późniejszej misji, trzeba było nakarmić wcześniej kreta jakimś zatrutym serem, założyć tego kreta na wiaderko i używać go jako bębenka. No to jest naprawdę jedna z nielicznych zagadek, które się tam pojawiają. Jeszcze pamiętam taką zagadkę, że trzeba było przywołać ducha i uderzyć go patelnią, żeby dostać sztuczną szczękę. Także powiem to tak, trochę czasu poświęciliśmy, żeby rozkręcić wszystkie zagadki, ale jakoś nam się to udało. No później oczywiście pojawiły się takie tytuły właśnie jak Teen Agent, Książę Tchórz, Sołtys, Indiana Jones, The Fate of Atlantis, to również tytuł w języku angielskim, więc były pewne trudności, ale przeszedłem tę grę po iluś latach, to samo jak z Secret of Monkey Island czy z Maniac Mansion. Ale co było też miłe i ciekawe i fajne, to, że dostawałem takie gry na przykład na Mikołajki, takie jak The Longest Journey czy Jack Orlando i chyba Syberię również dostałem, czy to na urodziny, czy właśnie na Mikołajki, bo to były raczej tanie tytuły. Ja pamiętam, że The Longest Journey pojawił się w tej kolekcji klasyki, tej ekstra klasyce, którą chyba Senega CD Projekt prowadziło. I była dostępna za 19 zł, więc jak ktoś mi kupił tę grę i dał mi ją do ręki, to ja byłem po prostu zachwycony. No i te przygotówki jakoś się u mnie bardzo często pojawiały. Ja nie grałem wtedy dużo w grę RPG czy w akcji. Jeśli chciałem dostać czy kupić sobie grę na PC-ta, no to przede wszystkim były to point and clicki, bo to były takie tytuły, na których ja wyrastałem. I tak na przykład pojawiła się właśnie u mnie Syberia, Grim Fandango i to Grim Fandango jest właśnie jedynym tytułem, którego wtedy nie przeszedłem i miałem bardzo, ale to bardzo dużo trudności. Przeszedłem to po wielu, wielu latach oglądając walkthrough na YouTubie, bo zagadki tam były niemożliwe. No i co? I również pojawiły się, o Syberii już mówiłem, Broken Sword, Maniac Mansion, Beat Cop był chyba taka świeżynka od Crunching Koalas, również mogę uznać za taki point and click. Także tych przygodówek było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Może jeszcze jedna anegdotka związana... Anegdotka, no trudno mi to nazwać anegdotką, jeśli chodzi o point and clicki. Pamiętam, że graliśmy grę Hopkins FBI przedstawił mi mój dobry przyjaciel jeszcze z czasów gimnazjum, gimby nie znają. Pamiętam do dzisiaj ten tytuł. Pamiętam również, że to był krwawy tytuł, mimo że my dostaliśmy wersję ocenzurowaną, bo pamiętam, że oglądałem również tę scenę w banku, która była niecenzurowana i to była naprawdę gruba scenka. Ale też pamiętam voice acting w wykonaniu pana Janusza Gajosa. Panie Januszu, ja pana bardzo, bardzo serdecznie szanuję, bardzo pana uwielbiam, ale na miłość boską, jak widzi pan trupa swojej kobiety, swojej dziewczyny, to nie mówi pan jak jakiś bot, tylko niech pan da jakieś uczucia albo cokolwiek. Niech pan się... To jest doskonałe, bo to jest dokładnie ta scena, którą jakby pamiętam jako najbardziej takie negatywnie szokujące doświadczenie, prawda? Związane tak. z tą grą. Znajduje swoją martwą dziewczynę na haku i słuchajcie, to jest autentyk. On brzmi w taki sposób. O nie, zabiłem ją, co ja zrobiłem? Znaczy, dude, serio? To jest jedyne tak, twoje, tak. Jedyne mogę uzupełnić nawet, bo tam jest coś w stylu mój Boże, Samantha. Tak. Właśnie tak, ją zabiłem. Tak. Jak lektor z jakichś takich hiszpańskich dram. Boże, ale... Tak, i właśnie to ogrywaliśmy z bratem i jakby po tym fragmencie byliśmy wyłączeni chyba na 15 minut. Nie byliśmy w stanie się pozbierać jakby z dramatyzmu tej sceny. Wspaniałe, dramatyczne. Ale zresztą... Tam też lektorem był pan Frączewski. Tak, tak, tak. Głosem. Tam w ogóle to są jeszcze te czasy, kiedy właśnie polscy dobrze aktorzy udzielali głosów, chyba praktycznie we wszystkim, co wtedy... Tak, tylko pamiętam, że spolszczenie było różne. Pamiętacie taką scenkę na samym początku, jak policjant mówi do tego
więźnia, czyli to, tego głównego antagonisty, idź naprzód. Znaczy to było dosłowne tłumaczenie chyba go forward albo coś w tym rodzaju. Tak. I to było ja wtedy poczułem, że coś jest nie tak. No ale to były dobrze, piękne czasy. Dobrze, że nie było podążaj za białą rączką. Daj, weź. Paweł, powiem ci, że teraz mnie zaskoczyłeś, bo ja nie wiedziałem, że aż tyle romantycznych historii masz z grami po Yankee. Bo to są, ujmę tak, to są bardzo fajne wspomnienia, chyba nie ma drugiego chyba takiego gatunku, w który nie wspominałbym tak ciepło. Chyba nawet JRPG nie wspominam tak ciepło, bo te fabuły jakoś tam się przewijały, jakoś minęły. No ja w przypadku point and clicków jednak cały czas to ze mną bywa. To samo jest zresztą z muzyką, na przykład w Syberii. Jak zagrałem raz w Syberię, tak nadal pamiętam ten motyw w Vivendal samego końca. Tak. No przykro mi bardzo. Już się ode mnie nie odczepi. No to jest tak, jak Dystynka powiedziała, jak dobrze pamiętam, że te gry wszędzie były. To był taki okres, kiedy Każdy to grał, czy to dostał w jakimś tam magazynie, czy kolega mu pożyczył, czy chociażby graliśmy w gronie rodzinnym. Ja postaram się bardzo w skrócie opowiedzieć moją historię, bo też bym nie chciał zabierać dzisiaj czasu naszym gościom. Tak więc powiem tak, ja raczej się nie wychowałem w erze komputerów, znaczy w erze, wychowałem się owszem, ale nie mając tych komputerów w domu, raczej ty pamiętasz, Pawle, że to my jesteśmy raczej takimi konsolowcami i tutaj zawsze w domu była konsola albo od Nintendo, albo od Segi. Pamiętam, że tak. A pamiętam taką historię, że jak była premiera Sony PlayStation, to był tam 96 rok, to zaraz pojawiła się zapowiedź Broken Sword Shadow of the Templar. Jak ja zobaczyłem zapowiedź tej gry, to byłem w szoku, że gry tak mogą wyglądać. I tutaj Kali na pewno i chyba wszyscy tutaj potwierdzą, że ta gra naprawdę wyglądała na tamte czasy fenomenalnie. Muzyka tak samo, te dźwięki, budowanie całego tego napięcia dźwiękami i też te dźwięki, które też wskazywały nam czasami jakieś drogowskaz. Cały ten sound design sądzę, że tutaj ogromną rolę spełnia. No i u mnie tak jakby ta miłość do tych gier point-clickowych, przygodowych, wskaż i pokaż, to od Broken Sworda się zaczęły. I pamiętam, że to też wyglądało tak, że z moim bratem się zagrywałem, a ja zawsze byłem fanem takich detektywistycznych wyzwań. Każdy oglądał, wiadomo, detektywa Columbo, Sherlocka Holmesa i tak dalej. I pamiętam, że ja dosłownie z kartką spisywałem wszystko to, co, nie wiem, jak tą zagadkę rozwiązać, to później na kartce. Ja wiem, że później pojawiła się wersja na Nintendo DS-a, gdzie jakby możliwość dotykowego ekranu, to tam pamiętacie, może była ta rozszerzona wersja, że mogliśmy Chloe zacząć grę tą bohaterką i dopiero później z tym całym Stembardem zaczynaliśmy grę, tak jak było oryginalnie z 96 roku. Tak więc moja miłość i pasja, no może pasja nie, ale pasja jakby takie zaoczarowanie tymi grami zaczęła się od Broken Sword, zarówno od strony muzycznej, tak jakby całego tego scenariusza i tej przygody, czuło się tą przygodę. Właśnie myśmy tego potrzebowaliśmy, że chcieliśmy wziąć udział w jakiejś takiej przygodzie, rozwiązać zagadkę, albo to morderstwo, albo odkryć skarb jak Indiana Jones. Tak więc sądzę, że to chyba tym byliśmy wszyscy oczarowani. No i słuchajcie, co się stało, bo przechodząc jakby do tego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czy czeka nas zmierzch ery muzyki do gier point-clickowych i samych tych gier, albo to już się wydarzyło. I ja pamiętam takie dwie daty. Pierwszą taką datą to był kiedy pojawił się Grim Fandango. Grim Fandango w takim złym momencie trochę się ta gra pojawiła od Double Fine
Production i Tima Schafnera, i też to jeszcze pamiętam, to były czasy LucasArts, to oni się w takim złym momencie ta gra pojawiła, bo tam był taki nagle przeskok między generacjami konsol, komputerów i ludziom, graczom już jakby już nie chciało się za bardzo grać w gry przygodowe i point-clickowe. I pamiętam, że to był taki troszeczkę gwóźdź dla trumny. To był taki pierwszy gwóźdź dla trumny i później kolejny niestety, tutaj będę miał pytanie do naszych gości i do ciebie, Pawle. Broken Age, 2014 rok. Naprawdę, jakby nie patrzeć po tych wszystkich zawirowaniach związanych z tą grą, dobry tytuł, ale sądzę, że po tym tytule nagle znowu też wszystko tak stanęło, jeżeli chodzi o gry poniklowe. I teraz pytanie, zacznę od Destynki. Jak sądzisz, że czy faktycznie już ewidentnie czeka nas już ten zmierz gier poniklowych i też tej muzyki do tych gier? Czy to już może nastało? Jak ty to widzisz, Destynka? Wiesz co, ja bym powiedziała, że ten koniec gier point and click to już się wydarzył, bo jeśli spojrzymy na... No, bo to tak wyjdę od tego punktu, a później przejdę do tego, o co mi naprawdę chodzi. Jeśli chodzi o na przykład czarty sprzedażowe czy coś, to tam nie ma gier point and click. Te czasy, kiedy na top 10, nie wiem, w czasopismach, no teraz mamy jakieś tam Metacritic i tak dalej, Open Critic, to bardzo, bardzo, bardzo rzadko pojawia się gra point and click albo gra około point clickowa. Ostatni taki głośniejszy tytuł, który się obił jako po prostu dobra gra indie, a w sumie tak jest, tak jeśli chodzi o mechanikę point and clickiem, to dla mnie jest Night in the Woods. Mhm. Swoją drogą też z fantastycznym soundtrackiem. Ale jak się patrzy na lata wstecz, czy to, co powiedzmy jest zapowiedziane na następne lata, co już wiemy, że powstaje, tam gier point and click nie ma. Więc mi się wydaje, że to już się, że tak powiem, w pewien sposób wydarzyło. No i nie ukrywajmy, że cały rynek gier też się zmienił i tak jakby... my jako gracze też ewoluowaliśmy, no i po prostu gramy teraz w zupełnie inne tytuły. Jeśli chodzi o ten rynek gier tych największych, tak? Teraz są tak zwane action adventure, które nie ukrywajmy, czasami są praktycznie identycznymi grami, tylko się zmieniają widoki, ekwipunek głównego bohatera. I takie na przykład Night in the Woods dla mnie jest perełką w ciągu ostatnich takich, nie wiem, 3-4 lat przynajmniej, tak? Przedtem pamiętam jeszcze wychodziła Deponia, trylogia Deponii, która też jest, no, jakby nie było, takim z krwi i kości po point and clickiem. I sporo ludzi w to grało, był, że tak powiem, no, nośny temat, tytuł był znany. No i jak znowu się cofam, to mam bardzo długo nic i później już mam na przykład Syberię 3, tak? Więc to jest takie, wydaje mi się, że bardzo rzadko wychodzi tytuł point and clickowy obecny, który teraz dochodzi do takiego, do większej liczby graczy. No i tutaj jest właśnie ten mój argument, o którym myślałam już na początku, przez co raczej jest to, jakby to powiedzieć, inwestycja, która może się nie zwrócić i dlatego wydaje mi się, że mniej takich gier będzie powstawać. Takich z krwi i kości point and clicków mogą być gry, które tak jakby korzystają z takich mechanik, ale takich point and clicków, jak mieliśmy kiedyś, raczej wydaje mi się, że już nie zobaczymy. Chociaż na upartego słyszałam też opinię, że ja osobiście nie gram, że na przykład Medium mogłoby być point and clickiem, chociaż wydaje mi się, że tamte zagadki są bardziej hopowe, szczerze mówiąc, z tego co ja widziałam, niż takie porządne point and clickowe. Więc tak, no moim zdaniem tak jakby to już się w pewien sposób zadziało i ja osobiście będę bardzo zdziwiona, jeśli w kolejnych latach będzie jakaś naprawdę duża gra
Nie będę mówić AAA, bo to też nie o to mi chodzi, tylko duża gra taka z jakimś sporym sukcesem, która będzie point and clickiem. Natomiast na przykład jak spojrzy się na Steama, to gier pod kategorią point and click czy pokrewne jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. No tylko to wracamy teraz do tego, no, jaką jakość też prezentują sobą. I no i to, co też było częścią twojego pytania, jaką też muzykę mają. A zwyczajowo muzykę mają żadną albo dodaną na, nie wiem, na jakiejś licencji z Creative Commons, wziętą z jakiegoś SoundClouda czy coś, bo komuś się muzyka spodobała i mu pasowała do tematu stworzonej gry. Więc tak. No, więc myślę, że to już jest troszeczkę już za nami, że te nasze gry point and click takie fajne to już nie wrócą. To ja zanim oddam jeszcze głos Kali, a nie uważasz, że one może też trochę ewoluowały i trochę się zaczynają podszywać pod inne gatunki, między innymi jak tutaj wspomniałaś o The Medium, ale ja sądzę, że może cała trylogia i quadrylogia Life is Strange może jest może odpowiedzią na brak gier poniklowych, albo na przykład od Quantum Dreams gry, czyli pokroju Heavy Rain, tak jak był, i ostatnio Detroit Become Human. Może to są właśnie tego typu gry, że one są teraz podszyte pod innymi tymi formami. Co ty myślisz? To byśmy musieli wchodzić w bardzo głęboką polemikę, która by pewnie mogłaby nam zająć cały kolejny podcast. Czym jest w ogóle gra point and click, żeby była nazywana grą point and click? Tak, ale możesz mieć rację, że te mechaniki, które były w point and clickach, tak, w tych grach, szczególnie ten Quantum Dream, czyli na przykład wspomniany, nie, ty wspomniałeś akurat ten... Detroit Become Human albo Heavy tak, Rain. Heavy Rain, tak i tak dalej, jak najbardziej. Natomiast cały czas mi brakuje coś, co jest dla mnie tym wyznacznikiem, na zasadzie biorę coś z ekwipunku i używam na czymś, rozumiesz? Takie rzeczy oczywiście się pojawiają. Nawet możemy tutaj zahaczyć w Resident Evil 7, gdzie chodząc, czy obecnie w 8, czy na przykład w demku, że mamy jakieś przedmioty w ekwipunku i trzeba je wsadzić w odpowiedni otwór i na przykład nacisnąć coś w sekwencji, żeby się coś otworzyło. No brzmi jak zagadka z point and clicka, tak? Więc ja nie mówię, że elementy point and clickowe umierają, bo to jest bardzo fajna mechanika wykorzystywana w ten czy inny sposób w bardzo wielu grach. Natomiast jeśli chodzi o gry point and click takie stuprocentowe, no to ja uważam, że one są dead, a ewolucja się zadziała w elementach tych mechanik, które nowożytne gry sobie tak jakby zabierają i przerabiają na tak jakby pod obecne czasy, tak? Więc no tutaj ostanę jednak przy swoim, że ta ewolucja to nie równa się, że to są nowy typ gier point and click, ale ja tu jestem bardzo, bardzo ciekawa, co Kali na ten temat sądzi, jeśli mogę tutaj ten Madzie poprosić o wypowiedź. Tak, Kali, w takim razie powiedz mi, jak to z twojego punktu widzenia wygląda ten zmierzch ery gier poniklowych, tej ery muzyki i też jeszcze szybko wracając, czy na przykład on już dawno nastał i czy można by powiedzieć, że takim punktem, który sprawił to, że to co się teraz wydarzyło z tym gatunkiem, to bo ja mam takie cały czas wrażenie, że to Broken Age wpłynął przez ten taki no powiedzmy sukces, niesukces, tak? Bo gra owszem wyszła w dwóch częściach, ale no wiemy jak to finansowo finalnie później wyszło, bo zresztą sam dokument jest dostępny na YouTubie, można zobaczyć. Tak więc jak to z twojej perspektywy wygląda? To znaczy na pewno na poziomie, nazwijmy to takim stricte komercyjnym, nie ma co się sprzeczać, że ten gatunek jest bardzo, bardzo niszowy, a więc przez to de facto martwy. Myślę, że Broken Age w pewien sposób tu się wpisuje, natomiast to w ogóle jest tak, że point and clicki praktycznie od lat
około 2000 wieszczono im, że jakby umarły. To znaczy po tej złotej erze pojedynklików właśnie, gdzie jeszcze LucasArts produkował dużo, gdzie właśnie mieliśmy Revolution Software i tak dalej, no to w pewnym momencie już pojawiło się, że nie, już pojedynkliki jakby nie wrócą. Do momentu, gdy nagle pojawiło się The Longest Journey i znowu było takie poczucie, że może jednak coś tam się jeszcze ciekawego zadzieje. W podobny sposób jakby powróciła kilka lat później Syberia i znowu było takie, a to może jednak coś, ale to są takie pojedyncze strzały, które faktycznie się przebijają, mają jakby pozytywny odbiór, natomiast cała masa innych gier gdzieś tam sobie znika. I na przykład z mojej perspektywy w ostatnich latach dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy z point and clickami, natomiast na takim bardzo, bardzo niskim, niszowym poziomie. Przykładowo jest takie studio, które się nazywa Deconstructim i oni tworzą takie bardzo małe gierki, powiedzmy, że około dżemowe, które później rozwijają już w coś bardziej takiego pełnego i oni mają między innymi tytuł Red Strings Club, który uważam za jedną z lepszych gier przygodowych ever. To jest świetna gra, no. Mhm. Natomiast ona oczywiście jakby przełamuje to, co jest dużym problemem point and clicków i co sprawia, że one teraz też tak nie chwytają. To znaczy, no bo dawniej, jeżeli się zablokowaliśmy, no to faktycznie kilka dni trzeba było kminić. I ogólnie rzecz biorąc, point and click starczał nam na całkiem dużo, jeśli chodzi o czas gry. A teraz jakby z dostępnością solucji, z możliwością jakby też upraszczania trochę tych zagadek, bo jednak gatunek ewoluował też w stronę pewnego uproszczenia, no to mamy do czynienia z taką niespecjalnie regrywalną, małą, krótką grą fabularną, która pokazuje nam się raz, trwa kilkanaście godzin, przeważnie tam powiedzmy 10 do 15 i już więcej do niej nie wracamy, co jest jakby bardzo dużym problemem w kontekście tego, że jednak w tej chwili na fali raczej są gry, które pozwalają na regrywalność, na granie z innymi graczami itd., itd., więc point and clicki kompletnie jakby sobie tutaj z tym nie radzą, natomiast są twórcy, przeważnie indie, przeważnie idący właśnie w stronę na przykład pixelartu przy swoich produkcjach, którzy próbują eksperymentować z tym. Jest na przykład taka gra jak Unavowed od chyba Wadget Eye Games, jeśli dobrze pamiętam, studio, która z kolei pozwala nam wybierać postaci i ma kilka zakończeń i jakieś tam ścieżki przy zachowaniu tych mechanik point and clickowych, więc jakby myślę, że takie małe studia są w stanie robić ciekawe eksperymenty, ale no nikt tam raczej nie liczy na to, że gra stanie się jakimś wielkim hitem, no bo właśnie wszelkie takie ambitne podejścia do tego, to znaczy próba zrobienia point and clicka ze złotej ery, to znaczy właśnie z animacjami, jakimiś super rysowanymi tłami i tak dalej, no to jest jakby dość duży wydatek finansowy, który prawdopodobnie się nie zwrócił, bo gra się po prostu nie przebije, więc one paradoksalnie mają całkiem dobre oceny wciąż, ta masa gier point and clickowych, która wychodzi, natomiast bardzo kiepskie sprzedaże i mają tych ocen po prostu niedużo na Steamie, bo i jak. No i druga kwestia jest też związana z tym, co Dystynka mówiła, to znaczy odnośnie tego, że na przykład kategorii point and click jest bardzo dużo na Steamie, czy w podobny sposób kategorii adventure, ale one obejmują też bardzo dużo gier, które w ogóle jakby nie wpasowują się w nasze rozumienie point and clicków. To znaczy akurat na Steamie ten tag jest przypisywany do każdej gry, która jest mocno sterowana jakby interfejsowo, czyli teoretycznie bywa, że RTS-y są nazywane point and clickami ze względu na to, że jakby wskazujemy i klikamy, więc tutaj łatwo też wpaść po prostu w taką pułapkę, że teoretycznie jest tego dużo, ale bardzo dużo z tych gier to są zupełnie inne kategorie. Adventure to jest w ogóle jakby kategoria oznaczająca w tej chwili nic, bo właściwie każdą grę można podpiąć pod tag adventure. Natomiast chciałam tutaj dodać, że wydaje mi się, że to, co wspomniałeś, Mariusz, odnośnie właśnie Life is Strange i tak dalej, 100% zgody z Dystynką, że to nie są już point and clicky, to jest jakby zupełnie inny rodzaj przyjemności dostarczają nam te gry, w tym sensie, że to już nie chodzi o to, żeby rozwiązać zagadkę, tylko żeby podjąć decyzję i żyć z konsekwencjami tych decyzji, a więc jakby zupełnie inna fantazja gracza, natomiast myślę, że one, że tak powiem, przejęły ten obszar
powiedzmy, fabularnych, nie zbyt wymagających mechanicznie tytułów. To znaczy, że kiedyś to właśnie, jeżeli chcieliśmy poznać jakąś fajną historię, dialogi, pośmiać się i tak dalej, to były point and clicki. Teraz to będą właśnie bardziej te gry Choose Your Own Adventure różnego rodzaju, czy to Quantic Dream, czy właśnie Dontnod, czy jakiekolwiek, czy w ogóle gry od Telltale'a, który już chyba istnieje, Kali, bądź nie. Mam pytanie do ciebie, bo nie ukrywam, że cię zastalkowałam właśnie na Steamie, a uważasz, że na przykład Oxenfree albo After Party to jest point and click? Oxenfree bym... No, taki neo point and click. No, to ale... Bo tam oczywiście brakuje mi właśnie trochę zbierania przedmiotów, takiego klasycznego, powiedzmy, interfejsowego grania w point and clicka, ale jest tam jakby bardzo dużo takiej podstawy, to znaczy, że właśnie chodzimy od miejsca do miejsca, zbieramy informacje, robimy coś z rzeczami, chociaż oczywiście no, Oxenfree się bardzo mocno sprzedaje tym swoim systemem dialogowym, który jest bardzo, bardzo jakby, no powiedziałabym, że taki świeży w kontekście jakby doświadczenia naturalności dialogu. No, więc to bym powiedziała, że tak, no, że to jest najbliżej, znaczy jest dużo bliżej point and clicków niż właśnie gry Telltale'a, ale to ciągle już nie jest do końca to. I tak naprawdę takie zabawy na inwentory to już powoli gdzieś tam sobie wygasają, pomijając jakieś mniejsze tytuły. No a z drugiej strony też wydaje mi się, że jest w ogóle osobna ścieżka, która nam się narodziła z tych point and clicków takich z perspektywy pierwszoosobowej, tak, które trochę odrodziły się w walking simach, trochę w horrorach takich walking simowych. Teraz dlatego medium jest dla mnie ciekawe, bo patrząc jakby na Bluebera i to, jakie gry robił, no to faktycznie powiedziałabym, że to jest trochę jakby szli tytułami odchodzącymi od point and clicków i trochę się cofnęli z powrotem do nich. To znaczy, że tam faktycznie jest dużo więcej tych takich mechanik zagadkowych niż w poprzednich tytułach. Zgadzam się, że na swój sposób hopowych, ale to jakby niekoniecznie jako jakiś tam pocisk czy coś w tym stylu. Natomiast myślę, że mało kto korzysta w tej chwili z takich super wysublimowanych zagadek i ta hopowość po prostu wynika z tego, że to są dość proste interakcje na zasadzie, o, trzeba coś przeciąć, o, mam nóż, używam noża, no, ja przychodzę dalej. To mam na myśli. To też nie był przytyk, tylko bardziej właśnie to, że te zagadki są uproszczone, tak? Uproszczone. Jezu, jakie trudne słowo. Więc no tutaj chyba tak podsumowując ten dłuższy wywód, zgadzam się, że bardzo ciężko, znaczy nie wyobrażam sobie takiego powrotu na zasadzie do złotej ery, tak, że mamy, nie wiem, co rok jakąś grę point and click i ona jest hitem i się sprzedaje w masie egzemplarzy, no bo to są póki co takie pojedyncze strzały, które się trafiają co kilka lat i no powiedziałabym, że Deponia była ostatnim, który sobie radził gdzieś tam bardzo dobrze jakby w tych wynikach, natomiast te kolejne już na przykład były dużo słabsze. Właściwie mam wrażenie, że Daedalic później zaczął trochę eksperymentować z formułą, tu już im wychodziło to bardzo różnie. Znaczy oni bardzo chcieli odejść od klasycznego point and clicka i to im się sprzedawało jeszcze gorzej, więc nawet w tej chwili chyba bardziej pracują jako wydawca niż studio. Natomiast no, są takie rzeczy jak na przykład była taka cudowna gra, która się nazywała The House Abandon, która też była jakby dżemową gierką, gdzie się w ogóle pisało, znaczy symulacja polegała na tym, że niby siedzimy w pokoju i piszemy na starym komputerze te komendy w takiej niby grze tekstowej. Ale potem szybko okazuje się, że to jakby to, co my piszemy w tej grze, to zaczyna trochę wpływać na rzeczywistość, w której my jesteśmy. Taki bardzo fajny, eksperymentalny tytuł. Czy na przykład była taka gra jak Subsurface Circular, która chyba od... nie od sama Barlowa, od kogoś innego. Ale nie przypomnę sobie teraz, która też jakby bardzo mocno bazowała na tej takiej podstawie point and clickowej, gdzie tych mechanik jest niedużo, przede wszystkim jakby kombinujemy na poziomie dialogów, przedmiotów, zagadek. I to wszystko są oczywiście takie, jakby to dobrze opisać, takie
miniaturki growe, które mają jakiś konkretny pomysł na siebie, ale bardzo zamknięty, bardzo taki skromny i eksperymentalny. I to jest dla mnie na przykład bardzo fajne, że mogę zobaczyć, co jeszcze da się wycisnąć jakby z medium na poziomie takich małych budżetów i małej skali projektu. No ale oczywiście to jest kompletnie nie utrzymujące się na poziomie finansowym. Mm-hmm. Okej. Okay. Fajnie, no super, naprawdę bardzo są, oboje bardzo to dobrze podsumowaliście. Ja nie wiem, jak to z Pawłem będzie i ze mną. Paweł, chciałbyś coś jeszcze tu ewentualnie dodać? Znaczy, generalnie ciężko mi mówić o tym temacie, bo mogę się jedynie zgodzić. No ta era point and clicków już się dawno tak naprawdę skończyła i wychodzą jakieś pojedyncze tytuły, które starają się w mniejszy bądź większy sposób nawiązywać do tamtych gier. No przyznam szczerze, że ostatnią przygodówką point and click, ale taką czystą point and click, którą mogę tak określić, no to było Iron Curtain. Tak naprawdę to jest tytuł sprzed, powiedzcie mi, chyba dwóch lat. Tak, no. 2000... powie dokładnie jeszcze. dokładnie, 2019 rok i wcześniej było długo nic tak naprawdę. To już zostało przez dziewczyn powiedziane, że jeśli wejść na Steam, to rzeczywiście tych gier point and clickowych jest naprawdę bardzo dużo. Jest naprawdę bardzo dużo, ale żeby przesiać wszystkie, sprawdzić, które naprawdę nadają się do tego, żeby o nich cokolwiek napisać, żeby prezentowały sobą jakąś, nie wiem, jakościową wartość, jest naprawdę bardzo, bardzo mało takich tytułów. Chyba było takie jedno światełko w tunelu w postaci Dave'a Gilberta. Tak? On jest człowiekiem, który stworzył taką grę jak Shiva, czy serię The Blackwell Legacy i wcześniej stworzył taką grę Jiminy Rue. Mam nadzieję, że tak to się wypowiada. I to było takie malutkie światełko. Była taka gra, rzeczywiście. Tak, o, i było... O demonach. No, tak, dokładnie. I było to właśnie takie małe światełko w tunelu pokazujące, okej, okay, może coś się jednak uda. No ale jak tak patrzę na... Bo on wypuszczał te nowe gry chyba prawie że co roku. No ale tak spojrzałem na jego... Na jego listę gier, zagrałem w te gry, no i powiem tak, rzeczywiście, gry, przy których był czy to deweloperem, czy producentem, no wychodziły prawie że co roku, ale nie wiem, co trzeci, czwarty tytuł nadawał się do napisania większej recenzji niż okej, podobało mi się i w zasadzie tyle. Chyba się trochę powtórzę, ale jednak to powiem. Ta era tych klasycznych point and clicków pod tytułem wskazujesz postaci, gdzie ma iść, że ma wyjąć coś z ekwipunku i użyć na czymś, właściwie już minęła, właściwie już nie istnieje. Ja mogę jedynie wspominać o takich tytułach, które wyszły rzeczywiście lata temu i podobały mi się naprawdę bardzo, tak, pod kątem jakościowym. Jeśli mogę, bo tak jak to opisałeś, że chodzi sobie postać, klika na przedmioty i na coś używa, to równie dobrze można by powiedzieć, że Animal Crossing jest. Tak, dokładnie. No, Animal Crossing jest też jakiś... Boże, już chciałem powiedzieć symulator, ale... Jedna z najbardziej mainstreamowych gier. No, dokładnie. Już mamy dokładnie, ale tak jak mówię, jak patrzę wstecz, no to wspomniałem już o Iron Curtain, mogę powiedzieć jeszcze A New Beginning, Odrodzenie, które też wyszło ładnych kilka lat temu. Zresztą przy okazji polecam. Świetna przygodówka i mówi o problemach środowiska w bardzo nienachalny sposób, co jest w dzisiejszych czasach bardzo, myślę, cenne. Tu było wspomniane również Night in the Woods. Kłóciłbym się, czy to jest point and click, powiedziałbym raczej, że nie. Raczej to jest też przygodówka z elementami minigier. Naprawdę. Dla mnie to jest trochę 2D Walking Sim. Dokładnie. Ale uwielbiam, żeby nie było, bo to jest cudowna gra. Cudowna gra. Ale wiem, dlaczego ciężko ją zaklasyfikować. Wydaje mi się, że z takich świeżych rzeczy, które jeszcze zrobiły jakiś tam szum, jest Thimbleweed Park, no ale to ze względu na twórcę przede wszystkim. Ze względu na twórców, no wiadomo, Ron Gilbert tam się wziął i cała ekipa tak naprawdę poprzedniego Lucasa. Jeśli chodzi o Night in the Woods, tak, myślę, że to jest taki troszkę dopchnięty kolanem, jeśli chodzi o ten gatunek, o którym dzisiaj mówimy. No ale fakt faktem, gra świetna, muzyka fantastyczna od Scotta Bensona i świętej pamięci Aleka Holowki, bardzo polecam.
Patrzyłem kiedyś na BitCop od Crunchy Koalas i Pixel Crow'a, ale to też trochę w tym elementów bardziej point-and-clickowych, trochę też managementu. Także no, te, też nie powiedziałbym, żeby to był typowo stricto point-and-clickowy. Jeszcze w głowie mi się pojawił inny tytuł, The Dream Machine, który również był fantastyczny, ale sobie przypomniałem, że ten tytuł wyszedł 10 lat temu, nawet ponad. Więc to nie jest świeżynka. To nie jest świeżynka. Także widzicie, jak próbuję wymienić jakiekolwiek gry, które w pewien sposób przypominałyby mi point and clicky. Jest to bardzo, ale to bardzo trudne. Ja przychylę się do tego, co mówiłyście dziewczyny wcześniej, że są takie gry, które przyjmują do siebie pewne elementy gier point and clickowych, czy Mariusz, tu powiedziałeś słowo ewolucja, za duże słowo. Powiedziałbym, że rzeczywiście przyjęły jakieś tam elementy, może są pochodnymi, o, może to jest najlepsze słowo, pochodnymi od tych gier point and clickowych i w pewien sposób je tam wykorzystują. Moim zdaniem, jeśli miałbym to tak podsumować w miarę szybko, moim zdaniem takie elementy stricto point and clickowe znalazłbym w grach typu visual novel. Tylko ja nie mówię o tych grach randkowych, jak nie wiem, Boże, staram się znaleźć przykład. Ja wiem, że na Steamie jest ich od cholery, ale wiecie, chodzi mi o takie gry pod tytułem, Boże, czytam cały czas jeden i ten sam tekst i wybieram jeden z trzech wariantów, które mogę wybrać, żeby pójść na randkę z wybranym kamieniem, bo i takie tytuły również się pojawiają na Steamie. Nie, patrzę tutaj na takie tytuły właśnie jak Ace Attorney na przykład, który jest przygodówką, ale też ma jakieś elementy point and clickowe, tak, zwłaszcza jeśli badamy miejsce zbrodni. Profesor Layton w pewnym sensie również takim tytułem jest właśnie, i patrzę na te visual novel i one mają jakiś taki, mają w sobie takiego ducha, takich klasycznych przygodówek, chociaż niektóre mają, a niektóre nie mają takich elementów właśnie jak wskaż, zabierz przedmiot, schowaj do kieszeni. Ja mogę wymienić z takich tytułów na przykład Valhalla, które wyszło 4 czy 5 lat temu, czyli symulator barmana. Hotel Dusk, no dobra, Hotel Dusk to jest akurat taki zdecydowanie starszy tytuł, no ale jeszcze starszym jest na przykład Policenauts z 94. I myślę, że te dzisiejsze visual novel, które wychodzą, nie mówię, że wszystkie, bo nie powiem, że wszystkie mi się podobają, nie powiem, że we wszystkie grałem. Detective Story. Na przykład. Remaster dokładnie, będzie. Dokładnie, na przykład. Dokładnie. To o tym remasterze chciałem też powiedzieć. W pewnym sensie się wpisują w ten gatunek, ale naprawdę w bardzo raczej niewielkim stopniu. Jeśli tak podsumować, no to powiedziałbym tak, przygodówki point and clickowe gdzieś tam powstają rzeczywiście, ale są one niszą niż. Albo powstają na game jamach, albo powstają nie wiem, nie w dużych studiach, tylko nie wiem, w jakichś garażowych studyjkach i są wypuszczane, po prostu wypychane na Steam, nie ma wokół nich żadnej promocji i nie wiem, jeśli masz szczęście albo nie masz szczęścia, no to po prostu na nie natrafisz. Ale takie duże point and clickowe tytuły już myślę się nie zdarzą. Nie mówię, że to jest całkowity zmierzch tego gatunku, ale też nie powiem, żeby miało dojść do jakiegoś wielkiego boomu i te tytuły miałyby kiedyś stany znowu na piedestale. Okej. Kali, Destynka, chcielibyście coś ewentualnie tutaj dopowiedzieć odnośnie tego, co Paweł powiedział? Niech spoczywają w pokoju. Niech spoczywają w pokoju. Jeszcze jedną rzecz mogę dodać, że tutaj zostało wymienione Telltale Studio. Tak, to jest takie studio, które stworzyło, którego podwaliny to były gry takie semi point and clickowe, chyba tak mogę powiedzieć. No ale no cóż, upadli trochę z własnej winy i na własne życzenie. Tak, znaczy bo tam faktycznie było tak, że oni zaczynali od epizodycznych point and clicków w pokroju Monkey Island i Powrotu do przyszłości bodajże. I dopiero Walking przy... Mhm. I przy właśnie Walking Deadzie jakby trochę zmienili formułę, to znaczy odeszli mocniej od tego interfejsowego, powiedzmy przygodówkowego stylu właśnie na rzecz bardziej filmowego doświadczenia, no i to im bardzo żarło przez długi czas, ale no,
Jakby za bardzo się rozdrobnili troszeczkę. Za bardzo się rozdrobnili, za dużo tych samych tytułów tak naprawdę powychodziło. No i w końcu ludzie mieli dosyć. Ja się trochę nie dziwię, bo to w żaden sposób nie ewoluowało, w żaden sposób się nie rozwijało, tylko tworzyli cały czas w kółko tak naprawdę te same gry, tylko ubrane w inne szaty. Tak, i też miejscami... IP się pojawiały. No właśnie, bo to jest jakby z perspektywy, tu już odzywa się mój head of production, że to jest problem skalowania, prawda? To znaczy coś, co im zadziałało w teamie, który się nauczył pewnie na poprzednich grach raz czy dwa razy, tak? I udało im się faktycznie pociągnąć dwie fajne serie, no bo The Wolf Among Us też był bardzo, bardzo ciekawym jakby IP tutaj. No to nagle nie da się zatrudnić masy nowych ludzi, wystartować iluś tam projektów i liczyć, że jakość się zachowa, więc to im się tam zaczęło sypać faktycznie bardzo. No i też jak się czyta o tym, jakie były problemy takie stricte kulturotwórcze, przy tym ile osób nagle właśnie pojawiło się w studiu, w tym jak sobie radził powiedzmy zarząd ze stresem, ze wszystkim, no to no niestety musiało to paść, natomiast powiedziałabym, że nie jest to wina jakby tego nowego gatunku, który sobie wytworzyli, tylko bardziej tego, jak oni z nim zaczęli pracować. Do tego podeszli. No. No. Słuchajcie, no ja mi najbardziej żal jest tej muzyki, bo to jest tak naprawdę zmierzch tej muzyki i nawet ostatnia Syberia z muzyką Inonazura, sądzę, że tutaj nie wpisałaś jakoś za bardzo w kanon, że to jest tam bardzo dobra muzyka, bo na tyle, że większość graczy mogłoby o niej mówić. Dla mnie to jest taki trochę smutny z tego względu epizod, no bo wielu też dobrych kompozytorów sądzę, że nie potrafi się później odnaleźć w innych gatunkach, ale przyszła mi na myśl, na szczęście jest jedno studio, o którym zaraz powiem, na szczęście jest jedno studio, które jakoś sobie radzi. Natomiast czy pamiętacie taki tytuł z 2018 roku? On w 2019 trochę zdobył tych nagród, Return of the Obra Dinn. Oj tak. Jak najbardziej. No, ja sądzę, że to jest też taki dobry przykład gry point-clickowej po części, bo też sama historia i to w jaki sposób ta gra została zaprojektowana, to pokazuje, że są jeszcze na szczęście ludzie z pasem, to jedna osoba robiła bardzo długo. Są osoby, które faktycznie chcą trochę od strony artystycznej pokazać grę i gra, która wymaga od gracza, no, żeby trochę więcej niż dwie szare komórki użył. Tak więc ten tytuł sądzę, że tutaj naszym słuchaczom na pewno zachęcamy, żeby to sprawdziły. A jakim studium miałem na myśli? A miałem na myśli Amanita Design i tutaj czeskie studio Amanita Design, praktycznie do wszystkich gier, do których tam to ma, oprócz chyba bodajże Batanicula, bo to DFA, to była taka para muzyków, to skomponowała muzyką, ale Machinarium, Samorost 1, 2, 3. Dokładnie, tak. Czy ostatnio nawet znaczy The Creeks, to jest Hidden Orchestra, to jest taki szkocki zespół jazzowy New Jazz, to oni napisali muzykę, tam Tomasz Dworzak już nie skomponował, ale do ostatnio wydanej gry, dosłownie chyba w tamtym tygodniu, Papatura, polskiego gra, która została chyba ręcznie zaprojektowana pod kątem papieru, że wszystkie lokacje, postacie podkładkowe i muzykę też tam Tomasz Dworzak skomponował. Tak więc niby jest ten zmierzch, ale gdzieś czasami powiedzmy na powierzchnię wypłynie jakiś bardzo ambitny projekt, który tylko i wyłącznie jest się w stanie przebić do faktycznie do tych osób, do których została ta gra zaprojektowana, czyli między innymi do nas, tak? Że my jeszcze ze względu na ten sentyment, albo lubimy się odciąć od tych takich powiedzmy bardzo kolorowych gier. Mam na myśli nie pod kątem koloru, tylko że się strasznie dużo w tych grach dzieje i czasami jednak potrzebujemy usiąść, wziąć tą herbatę albo dobrą kawę i faktycznie sobie odpocząć troszeczkę i żeby te uruchomić te szare komórki, żeby one trochę też popracowały, co nie znaczy, że inne gry tego nie robią, ale jednak w tym wypadku sądzę, że gry point-clickowe zawsze miały pierwszeństwo. Dlatego tak by podsumowując, bo zaraz przejdziemy do podsumowania, do ostatniego pytania, jakie mam do naszych gości i też do Pawła. Podsumowując,
Ten zmierzch niestety nastał już dawno, to wszyscy tutaj jesteśmy zgodni co do tego. Miejmy tylko nadzieję, że jakby ten duch tych gier poniklikowych od czasu do czasu się będzie przejawiał w takich grach, o których tutaj kilkakrotnie już wspominaliśmy. No i czasami będą się pojawiały takie naprawdę małe perełki wyłaniające się z dna morza i jakby myśl o tych grach poniklikowych nigdy nie umrze, a i też będzie to też szansa, żeby od czasu do czasu też się dosyć warta swojej uwagi ścieżka dźwiękowa pojawiła i tego wam, sobie i naszym słuchaczom i słuchaczkom życzę. Słuchajcie, ostatnie mam do was pytanie, no bo jak to jest podcast o muzyce, to muszę zadać ostatnie pytanie o muzyce. Top 3 ulubiona muzyka do gier poniklikowych i tutaj zacznę od Kali. Dobra, to ja pojadę takimi trochę hipsterskimi tytułami, bo nie chcę, wam zabierać dobrych opcji klasycznych. Ja myślę, że na pewno bym wskazała Sword and Sorcery, to jest dla mnie jednak mocno point-and-clickowy tytuł. Tak. A no, Jim Guthrie tutaj robi rewelacyjną robotę. I uwielbiam tego słuchać już nawet, znaczy w grę grałam lata temu i pewnie szybko do niej nie wrócę, ale do soundtracku wracam często. Dość mało znany, bo wydaje mi się, że wyszedł tylko na iOS-a tytuł Device 6. To jest Daniel Olsen. To jest generalnie takie malutkie studio, które robiło jeszcze na przykład Yearwalk z takich tytułów, ale jest dość interesujący i gameplayowo i myślę, że muzycznie, także tutaj jak najbardziej to polecam. I na trzeci tytuł myślę, że jednak bym tutaj poszła w stronę faktycznie Oxenfree, które już padło, a które jednak jest takie bardzo nieoczywiste i nieatakujące w tym swoim soundtracku, bo on jest taki dość tutaj w tym kontekście przyjemny. Tyle, super. Top 3. Nie, no super, no za Sword Sorcery to wirtualna piątka leci. A Destynka, jak u ciebie to jest z tą top trójką? Kurczę, to ja polecę pewnie klasykiem. Tak, muzyka z Neverhooda. Terry Scott Tyler. Chociaż kurczę, nie ukrywam, że lata temu to ta gra mnie ogólnie rzecz biorąc przerażała. Druga rzecz to jest Machinarium, bo to, o Jezu, niesamowita gra, niesamowita muzyka, świetna rzecz. A trzecia rzecz to już wspomniany tutaj Samorost, trójka, bo strasznie mi się podoba ten motyw przewodni, mam nadzieję, że dobrze nazywam ten instrument, klarnet, który tam się cały czas pojawia. Fagot, ale klarnet też, tak, bo faktycznie gra Tomasz. Mhm. I to jest muzycznie, to jest świetna gra, tym bardziej, że ona właśnie dla takich ludzi, którzy chcą tak jakby bardzo mieć fajną imersję w grze, ta gra jest cudowna, bo ona tylko dźwiękami przemawia do nas. Tak. I to jest super i bardzo na długo mi zapadła ta gra w pamięci właśnie przez to, jak nam serwuje fabułę i odczucia, więc tu bardzo duży ode mnie plusik za oczywiście samą muzykę, ale za jeszcze większy plus za cały sound design, jaki się zadział przy tej grze. Okej, okay, no to wszystkie piątki świata lecą w twoją stronę, bo Samorost trójka to... Powiem tak, bo myśmy mieli z Pawłem tydzień temu taką rozmowę, czy muzyka do gier jest w stanie sprzedać samą grę i Dworzak zawsze mnie kupował. Jak ja wiem, że Dworzak robi muzykę, to ja muszę w tą grę zagrać. Wiem, że to za Anita Design, oni naprawdę nie obniżają poziom, rzadko się zdarza, że obniżają ten poziom, ale jak ja Samorosta zagrałem, gdzie nie ma tekstów, tam jest tylko właśnie sound design, jak sama powiedziałaś tutaj, to jest fenomenalny, bo tam jest organiczny ten sound design. Tak, jest zresztą taki dokument bardzo ładne o tym, jak on powstawał. No. Mm-hmm. Tak, jest cudowny. Cudowny. Oj, nie, no. To przepraszam, że ci wejdę słowa, ale drodzy słuchacze, YouTube, Samorost i właśnie ten dokument, o którym wspomniałeś, jak oni to nagrywali, w jakich warunkach i tak, z czego niektóre dźwięki powstawały. I ja tylko tak zrobię spoiler, że pojawiały się tam warzywa. Mm-hmm, mm-hmm. Więc polecam bardzo.
Tak, podpisujemy się, będzie pod materiałem. Jeżeli będziecie nas słuchać na YouTubie, to link będzie na, pod opisem dziś tego podcastu. Pawle? Jakby to była lista top 30, miałbym łatwiej, ale oczywiście nie może być łatwiej. Bądźmy szczerzy. Starałem się wybrać takie tytuły, które wspominam dobrze, nie tylko jeśli chodzi o gry, ale również pod kątem muzycznym, i wybrałem sobie na pierwszym miejscu Lost Eden. Mimo wszystko ten sentyment we mnie pozostał. Pierwszy tytuł point-and-clickowy, który ja znam, który ja pamiętam, z muzyką bardzo new age'ową, ale mega klimatyczną. Naprawdę polecam samą grę, chociażby, nie wiem, zobaczyć na YouTubie albo kupić na Gogu, whatever. Musicie zobaczyć i posłuchać. Z muzyką Stefanika Pik, który, co ciekawe, zrobił również muzykę do Atlantis The Lost Tales na przykład, czy Dune Spice Opera, czyli to było chyba ta do jednej z dwóch gier z serii Dune, ale z tego, co ja się dowiedziałem, w ubiegłym roku w ogóle zrezygnował już, wycofał się z tworzenia muzyki do gier. Chyba 2000 w ogóle przeniósł się do Madagaskaru i tam niby coś tworzył, ale przyznam szczerze, nie wiem już co. Tak czy inaczej jestem mu bardzo, ale to bardzo wdzięczny za muzykę do Lost Eden. Drugie miejsce, no Syberia. Było, nie było Syberia z Dimitrim Boldanskim, Nikolasem Varely. No ten motyw główny, ten motyw, kiedy Kate Walker pojawia się w Aladdin, nadal zostanie w mojej głowie. Nie chcę stamtąd wyjść i nie chcę, żeby stamtąd wyszło. Zresztą muzyka ze wszystkich lokacji, mocno klimatyczna, fantastyczna i po prostu mocno zapadająca w pamięć. Na trzecim miejscu chciałem zamieścić coś z polskiego studia i tak się zastanawiałem, bo mam na przykład Scouta Quartermastera od Tomka Leibicha. Bardzo swojski tytuł, podobnie jak Sotys. Jeśli posłuchacie kiedykolwiek muzykę ze Scouta Quartermastera, no to poznacie, że to jest tytuł polski. Ale koniec końców wybrałem Jacka Orlando, do którego muzykę stworzył Harold Flettermeyer. Młodsi słuchacze mogą człowieka nie pamiętać, ale jeśli posłuchają sobie motyw główny z Gliniarza z Beverly Hills chociażby, no to już będą gościa kojarzyć. Tak czy inaczej, świetny jazz. I chyba 2 czy 3 utwory z tego, Mariusz, pojawiły się na jednym z albumów, przy którym Game Music maczało palce. Pamiętasz, Mariusz, o który chodzi? Tak, tak, pamiętam. Świetny jazz, fantastyczny, i polecam soundtrack sobie posłuchać właśnie w taki, nie wiem, w piątek wieczorem późnym ze szklaneczką. Deszczowy, dokładnie, ze szklaneczką Jimu, Rumu, whatever. Naprawdę wsiąkniecie, plus jeszcze mocno klimatyczny. I to chyba tyle, bo jeszcze mógłbym mówić o The Secret of Monkey Island, Broken Swordzie, czy Grim Fandango, czy Hopkinsie, ale to już może kiedy indziej, na inną okazję. Może kiedyś tekst o tym, Mariusz, trzeba napisać. Koniecznie, albo jeżeli nasi goście wyrażą zgodę, to może kiedyś na kolejny podcast, na temat konkretnej gry bądź konkretnego problemu. A jeżeli chodzi o mnie, no to ja troszeczkę takimi kliszami tutaj będę strzelał, przynajmniej dwoma kliszami. Sądzę, że każdy z nas jak najbardziej zna gry, które teraz wymienię, i na pewno słuchał muzyki, czyli zacznę od trzeciego miejsca, to jest Machinarium Tomasza Dworzaka, 2009 rok. Pamiętam, jak kupiłem na płycie winylowej. I zanim jeszcze zagrałem w grę, no to taki mechaniczny świat, przestrzeń, te wszystkie instrumenty, które zostały nagrane i przetworzone przez Tomasza, zaczynając od tematu głównego, pokazuje kompletnie inny, taka muzyka trochę industrialna, kompletnie inny świat. Ja faktycznie, jak się słucha tej muzyki, to człowiek sobie jest w stanie wyobrazić ten świat robotów Stanisława Lema na przykład chociażby. I nie, no, muzyka jest tutaj top class
I tu naprawdę bardzo zachęcam, jeżeli nie mieliście jeszcze kiedykolwiek okazji posłuchać tej muzyki, to zachęcam jak najbardziej. No i Grim Fandango, 1998 rok, Peter McConnell, nowoorealiński jazz, takie stare kluby jazzowe, gdzie naprawdę można było posłuchać dobrych bębnów, fortepianu i też trąbek, tak więc tutaj to jest klasyka w samo sobie, to jest nie do pobicia, jedynie muzyka z Cupheada, jeżeli chodzi o muzykę, to jest w stanie tutaj na równo stać z Grim Fandango. No i dla niej taki trochę duży sentyment na pierwszym miejscu, czyli gra i muzyka The Dick Michaela Landa, 1996 rok. Wow, to jest taka trochę space opera opowiadająca losy astronautów, którzy poprzez niezidentyfikowany obiekt przenoszą się na obcą planetę, gdzie sami muszą sobie poradzić, jak stamtąd się wydostać, i muzyka towarzysząca im to jest muzyka, która kompletnie w żadnym wypadku nie nawiązuje do muzyki filmowej. To jest muzyka growa, ale momentami ma się wrażenie, jakby się słuchało naprawdę muzyki klasycznej. Nie jest to muzyka nagrana przy udziale jakichś tam sesyjnych muzyków, tylko to, co Michael Land zrobił z dźwiękami komputera, no to po prostu pokłony i brawa. I tyle z mojej strony. Słuchajcie, no, drogie panie, Magda Czarnecka, Magda Cielecka dzisiaj z nami była, no i oczywiście zawsze Paweł Dębowski. Drogie panie, ja mam nadzieję, że kiedyś jeszcze przyjmiecie nasze zaproszenie, bo to jest móc usłyszeć tyle wiedzy od was, to jest naprawdę, mam nadzieję, że kiedyś ktoś spisze na ten temat książkę. Tak sobie żartobliwie myślę. Ale dzięki naprawdę swoim imieniu naszych słuchaczy i widzów, że znaleźliście czas i chciałyście się podzielić wiedzą na temat gier point-clickowych, też o muzyce do tych gier. Tak więc z tego z całego serca i nisko się kłaniam i bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję Kali, że byłaś dzisiaj z nami. Dziękuję również, dziękuję za zaproszenie oraz wysłuchanie. Dzięki, Destynka, naprawdę bardzo było miło ciebie usłyszeć po długim okresie czasu, tak więc dzięki raz jeszcze. Ja również dziękuję, było super i wpraszam się na raz następny. koniecznie. Pawle, no co ja mogę powiedzieć? Dzięki, Paweł, że byłeś znowu z nami. Ja będę też za tydzień, więc o co ci chodzi? Może jeszcze o czymś nie wiesz. Tak, zastępstwo. Nie, dzięki słuchajcie. Słuchaliście razem z nami 13 odcinka podcastu Słuchaj Gier, gdzie sławimy kulturę muzyki do gier oraz sound designu. Z tej strony jak zawsze skromnie żegna się i kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.